Cześć, witajcie w nowym studiu nagrań PS Projekt. W nowym kanale, kanale o tematyce budowlanej, konkretnie kanale, na którym będziemy relacjonować budowę naszego domu. Domu, który docelowo ma być tani, możliwie tani w budowie, w dużej mierze ze względu na to, że będziemy go budować sami, własnymi rękoma. Żadnych półśrodków nie będzie stosowane, nie mam takiego zamiaru, to jest moja inwestycja życiowa, z którą chciałbym się z Wami podzielić. Z poszczególnych etapów, z budowy i tak dalej. Zachęcam do subskrypcji, szczególnie te osoby, które stoją dopiero przed dylematem, które będą budować dom, które zastanawiają się, z jakich materiałów. Chciałbym się podzielić na tym kanale właśnie między innymi z materiałów i sposobem wykonania, w jaki sposób ja będę budował swój dom. Będzie to dom parterowy z płaskim dachem. I przykładowo, jeśli ktoś jest zainteresowany użyciem na fundamenty bloczków fundamentowych zalewowych, ja takie będę stosował. Dodatkowo dom będzie z płaskim dachem, jak wspomniałem. Najprawdopodobniej, znaczy inaczej, zarzekam się, że żeby właśnie wykonać to, bo żeby go wykończyć membraną EPDM. Co poza tym? My mamy dzisiaj 7 lutego, godzina 7:15. Jest to chyba ostatni moment. Ta działka wygląda w ten sposób. Ma docelowo do 15-20 minut dojechać koparkowy i zaczynamy budowę swojego domu. Jak widzicie, dzięki zeszłorocznych spekulacjach cen, zainwestowałem już w pustaki szablonkowe, sprowadziłem już rzeźbę dachową, tam już kręcę zbrojenie, także po wykopie będę chciał jak najszybciej włożyć zbrojenie, gotowe już zbrojenie, kosze do fundamentów i zalewać jak najszybciej. Co poza tym? No pustaki itong, bo dom będzie zbudowany z itongu. Także jeśli ktoś się zastanawia, jakich pustaków używać, to ja na swoim kanale przedstawię budowę z domu z itongu. Zobaczycie w sumie, jakie to jest proste, bo już nieraz budowałem, tylko nie swój dom. Mam już doświadczenie budowlane, kilkunastoletnie doświadczenie budowlane, także na tym domu wszystkie moje całe doświadczenie zawodowe będzie zużyte na budowie własnego domu. Dlaczego dom parterowy? Jak wspomniałem, pracuję w branży budowlanej, budowałem niejednokrotnie domy, remontowałem, jeździłem wykańczać i obserwowałem różne bryły, różne elementy konstrukcyjne i budowę domu parterowego. Inaczej, plan był taki, że będzie to dom parterowy, a jego układ, jego bryła zaczęła tworzyć się po tym, jak zaczęliśmy spisywać na kartce, jakie pomieszczenia potrzebujemy, aby po prostu wejść do totalnego minimum, mniej więcej gabaryty pokoi też znamy, jakie potrzebujemy i tak dalej, i pozwoliło nam to zaplanować dom, bodajże o 105 metrów powierzchni użytkowej jest w środku będzie. 103 bądź lub 105 metrów, już teraz nie pamiętam, ile dokładnie było. No cóż poza tym, no i zachęcam do subskrypcji na tym kanale, w różnych działach będziemy reklamować, znaczy może nie reklamować, będziemy przedstawiać zasadność, opłacalność zakupu różnych narzędzi, urządzeń, takich na przykład jak agregat, bo w takie coś też się zaopatrzyłem, póki nie mam prądu. Czy warto przepłacać w droższe agregaty, czy na tańsze agregaty też dają. Cóż więcej, z takich największych ciekawostek, plan, poza tym, że budujemy własny dom, własnymi siłami i tak dalej, to drugi z planów jest taki, żeby postawić ten dom bez kredytu. Zobaczymy, czy się uda. Ambitny plan. Może nie, że bym powiedział, że porywam się z motyką na słońce, ale bo znam realia, znam swoje siły, znam swoje możliwości i fizyczne, i zarobkowe. Także zobaczymy. Plan jest taki, że żeby maksymalnie za 1,5 roku się tutaj wprowadzić, czyli gdzieś w okolicach Świąt Wielkanocnych 2023 roku.
Dlaczego? Umowę z Tauronem na przyłącze prądu mamy określony tylko termin maksymalny. Termin maksymalny to jest 31 grudnia 2022 roku, czyli do końca tego roku będzie przyłącze prądowe. Pewnie będzie szybciej, ale no, Tauron się zastrzega tylko informacją z terminem najpóźniejszym. Cóż było zatem gaz? Gaz mam mieć o dziwo, bo słyszałem, że pierwsze co, jak zamierzasz się budować, pierwsze co, złóż wniosek o przyłącze gazu. No, bo trwa to nawet 2 lata. Się okazało, że tam za samochodem, za tym drugim płotem, który tam widać, mamy z rura z gazem. Samego przyłącza będzie 12 metrów i zrobię to w ciągu najbliższego 1,5 miesiąca. Bo takie drobne rzeczy robią od ręki. Co mnie bardzo mile zaskoczyło. Woda mam do ciągnięcia ponad 100 metrów rury tą drogą, jeszcze muszę rozkopać tą drogę. No też w którymś momencie poświęcę krótki filmik na temat tej drogi, jakie są koszta wybrania czarnoziemu. No i nie będę się teraz rozpowiadał na ten temat, bo to nie chodzi o to. Woda, ponad 100 metrów przyłącza, muszę sobie zrobić w własnym koszcie. Być może sąsiad, który się będzie tutaj budował po sąsiedzku, się dołoży do tego. No i cóż poza tym, na kanalizę nie mam co liczyć. Dlatego będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna. I taką ciekawostką, bo mam taki plan, widziałem na jednej realizacji w miejscowości obok Pszczyny. Przydomowa oczyszczalnia, troszeczkę inna niż ja będę miał, ale sam system rozprowadzania oczyszczonych ścieków. Nie odbywa się to przez sączki rozsączacze podziemne i tak dalej, tylko na zasadzie zraszaczy ogrodowych. Zbiornik, do którego się przelewa, taki retencyjny, w tym zbiorniku pompka, uzyska się pewien poziom, jest rozprowadzany rurkami i jest rozprowadzany na powierzchniowo, czyli podlewa ogród. Poza tym tam było zastosowane jeden główny w rogu ogrodu, który docelowo ma być obsadzony roślinami dedykowanymi, które potrzebują dosyć dużo po prostu wody, podlewania i tak dalej. I ten sposób rozprowadzania oczyszczonych ścieków mnie też bardzo zainteresował. Żadnego kopania w ziemię, chociaż ja tutaj mam spokój z wodami gruntowymi, nie mam ich tutaj na działce. Także mógłbym to rozprowadzić, ale nie interesuje mnie to. Interesuje mnie ten system rozprowadzania na powierzchni.